Poranek Radia TOK FM. Nie zdążyłem w przeglądzie prasy opowiadać o problemie czy tarcza, czy czołgi, ja to odwoływałem się do artykułów Rzeczpospolitej z tarczą na czołgi, ale zrobi to za mnie Tadeusz Iwiński, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, profesor, wybitny znawca. Panie redaktorze, witam radiosłuchaczy przede wszystkim. No to, panie profesorze, no, tarcza czy czołgi, za czym się powinno serce Polaka opowiadać? Tym sporze, w takim na razie jeszcze bardzo łagodnym sporze między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a Ministerstwem Obrony Narodowej. Jeśli pan pozwoli, to ja zacznę od prostowania, bo parę minut temu pan, odwołując się do słów, ale nie wymieniając nazwiska Krystyny Prońko, właśnie mówił o klasyku, a więc ja chciałem przypomnieć, że lekiem na całe zło i jesteś lekiem na całe zło, to była słynna piosenka właśnie Krystyny Prońko. Klasyczki. No tak. No, klasyczki, ja jednak wolę za niego klasykiem. Natomiast wracając do pana pytania, ja się nie czuję ekspertem w dziedzinie obronności, natomiast to jest kwestia, która ma wiele rozmaitych aspektów. No to banalne, bo z jednej strony oczywiście bezpieczeństwo szeroko rozumiane, bo przecież jest to bezpieczeństwo ekonomiczne, żywnościowe, nie tylko w sensie militarnym. To jest istotna sprawa i wyścig Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości kilka lat temu o uczestnictwo w tym projekcie tarczy antyamerykańskiej. Sam zresztą miałem kiedyś okazję z delegacją Sejmu, w skład której wchodzili między innymi obecni ministrowie, pan Zdrojewski, pan Nowak, być na Lasce, gdzie oglądaliśmy te jakby rakiety, które miały być zainstalowane z nimi w Polsce do obrony przed ewentualnymi rakietami z Korei Północnej, co wydawało się dość egzotyczne, ale z Iranu, no co jakby w mniejszym stopniu można to lekceważyć. No ten projekt wzbudził ogromne kontrowersje i zresztą Barack Obama, o czym można było sądzić, znając jego program i partię demokratyczną, zamiar od tego odstąpił. No więc myślę, że Bronisław Komorowski powinien to lepiej wyjaśnić, bo nie wiadomo właśnie, to słowo tarcza u nas kojarzy się z tym projektem tarcza amerykańskiej. On myśli, jeśli ja go dobrze interpretuję, bo nie chce być egzegetą prezydenta, to on myśli o jakiejś naszej wewnętrznej tarczy, która będzie elementem tarczy natowskiej. Ale jest jeszcze inny temat, nie chcę otwierać puszki Pandory, że jedyną w cudzysłowie cóż mam powiedzieć? Ależ nie, niech pan nie mówi niczego kontrowersyjnego, nie, po co? Nie, nie, no dlaczego, no wie pan, to, ja wiem, że ludzie rano w poniedziałek nie chcą się denerwować, trudno się jeździ po Warszawie, nie tylko. Jedyną branżą, jedynym punktem w budżecie, który jest stały, to jest 1,95% na obronę. Ja bym szczerze mówiąc, bo tu myśmy przyjęli takie zobowiązania przed wejściem do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ja bym szczerze mówiąc wolał, żeby na przykład taki stały limit minimalny był na edukację, na naukę, bo szczerze mówiąc przyszłość Polski będzie zależała tylko od dwóch rzeczy. Od poziomu edukacji, nauki i postępu technicznego mamy wydatki na naukę, jedno z najniższych w Unii Europejskiej, a także od gospodarki, tą drugą kwestię. To ja bym wolał, żeby taki limit był na przykład wydatków na kulturę, gdzie Donald Tusk zapowiedział kiedyś 1%, a jest to dużo mniej, a Francuzi wydają na przykład 7% na kulturę, a mają też swoje miraże i mają lotniskowce i tak dalej, więc potrafią to robić, żeby był na edukację czy na służbę zdrowia, więc to wymaga szerszej dyskusji. Ja nie wiem, czy jak te procenty nie pododajemy jeden do drugiego, to jednak nie wyjdzie nam 110%. Nie, to ja mam, więc ja mam świadomość, że zawsze powstaje pytanie, jakby, a czyim kosztem, a komu pan odbierze, prawda, czy kto ma oddać, no to jest takie pytanie z jednej strony racjonalne, a z drugiej strony prowokacyjne, no bo nie ktoś powie, komu odebrać. Ale to wymaga przemyślenia na nowo, jak sądzę. I w sytuacji jednak, chciałbym się mylić, nadchodzącego kryzysu i wielkich kłopotów, to my w ramach oczywiście modernizacji, restrukturyzacji armii, jako poseł z Warmii i Mazur, gdzie to jest no, cała granica Polski z Rosją, to jest 210 kilometrów, to jest granicą właśnie z obwodem kaliningradzkim, szczęśliwie otwartym, prawda, miesiąc temu na ruch połowy Pomorskiego i połowy Warmii i Mazur, gdzie są garnizony, gdzie jest granica, więc trzeba jakby ten wątek bezpieczeństwa brać pod uwagę, ale no, my jesteśmy w sojuszu, jest artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, więc ja bym no, nie skakał do basenu, nie sprawdziwszy, czy tam jest woda, ile jest wody. No ale czy problem nie jest prostszy, bo to, co nazywamy tarczą antyrakietową, to przecież w końcu nic innego jak stary, poczciwy system rakietowy, który Polska ma, rakietowy i antyrakietowy, tyle, że ma go ze strasznie dawnych lat 60. i prawdopodobnie... Systemy NEWA jeszcze radzieckie w pewnym sensie, później rosyjskie, no, które są troszkę zdezelowane, no wiadomo też... I tak trzeba to zmienić, to no, nazwijmy no, to tarczą trzeba i dzięki to temu nie będzie
będziemy musieli modernizować czołgów. Nie, dlatego myślę, że termin jest niefortunny, dlatego, że on wprowadza nieporozumienie, także nie wiadomo w czym rzecz, ale no, ja się trochę dziwię, bo oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby to nie było konsultowane z sojusznikami, czy nawet z rządem i premierem. Ja sobie świetnie wyobrażam, to ciekawe. No, prezydent jest oczywiście zwierzchnikiem sił zbrojnych i ma do tego tytuł, był wiceministrem i później ministrem obrony, więc to jest jego takie ukochane dziecko, jakby można powiedzieć, używając francuskiego terminu, że to jest specjalita de la maison Bronisława Komorowskiego, czyli taka dziedzina, w którą się czuje najlepiej. No ale... no. Na pewno sprawa jest warta głębszej dyskusji. Jesteśmy trochę w takim cieniu opadowym po wizycie Cyryla I. Chciałbym pana, jako jeden z pana specjalitet dla maison jest Rosja, zapytać, czy Rosja dużo znaczy w Europie? Bo wydaje się, że w polskiej prasie i w polskiej tak zwanej debacie publicznej mamy dwa przeciwstawne sobie stanowiska nawzajem wypominane co parę tygodni, zmieniane co parę tygodni. Jedna, że Rosja to jest gigantyczna potęga o wspaniałych siłach specjalnych, które boburują między innymi Polskę. Polski gaz łupkowy już jest prawie, że w rękach Gazpromu i KGB. I naprzemiennie z tym, że Rosja to jest kolos na glinianych nogach, słabeusz. Wiadomo, że ledwo zipie po prostu to mocarstwo, jest cały czas w ruinie po rozpadzie ZSRR. Która z tych wersji jest bardziej... prawdziwe? No to pan jakby znów otworzył nie kufer, ale całą skrzynię problemów. Chcę tylko skorygować, że Rosja jest nie jest tylko państwem europejskim. Mówię to jako człowiek związany z Radą Europy od tylu lat. Jest państwem euroazjatyckim i większość z tych 83 podmiotów prawnych jest usytuowana na terenie Rosji czy dalekiego rosyjskiego wschodu. Bo my nie możemy sprowadzać Rosji tylko do Petersburga czy do, nie wiem, Kaliningradu dla nas bliskiego, czy oczywiście Moskwy. Więc no, zależy, jak się na to spojrzy. Jest to oczywiście największe państwo terytorialne na świecie. 17 milionów kilometrów kwadratowych. Ludność maleje, bo wyzwania demograficzne to stoją przed Rosją, 140 milionów. Ale ja myślę, że przy całym zmieniającym się układzie w tym 7-miliardowym świecie, w którym jest około 210 państw, to mamy cztery główne siły, takie może nie cywilizacyjne, choć przy okazji wizyty Cyryla właśnie o problemach cywilizacyjno-religijnych też można mówić, zdaniem Huntingtona kluczowym elementem właśnie cywilizacji jest religia. Ale o głównych graczach świata, to jest Stany Zjednoczone, to nadal osłabione, ale jednak numer jeden, to są Chiny, które myślę, że za 20 lat mogą wyjść na pierwsze miejsce. Przypomnę, że Chiny wyprzedziły Japonię i są drugą gospodarką świata. Poza tym Amerykanie, używając potocznego języka, mało naukowego, siedzą w kieszeni Chińczyków w sensie finansowym. To jest Unia Europejska jako całość i tym czwartym elementem jest Rosja. Jednak właśnie ze względu na to, o czym mówiliśmy w innym kontekście przedtem, to jest jedyne państwo, które ma zdolność, utrzymując przez 24 godziny okręty podwodne z bronią nuklearną na pokładzie i samoloty, zdolności zniszczenia nawet Stanów Zjednoczonych, jakby odpowiedzi na pierwsze uderzenie, to się liczy. I oczywiście mamy później Indie, które mają od wielu lat najlepszych komputerowców na świecie, nie wiem, Bangalore, w której pamiętam, gdy 10 lat temu organizowaliśmy wizytę premiera Leszka Millera, to powiedziałem, najpierw przejechać do Bangalore, bo to jest ważniejsza dziś może Dolina Krzemowa niż Silicon Valley w Kalifornii. I nie wiem, pojawi się może szósty taki element ze świata muzułmańskiego w całości albo świata arabskiego w części, czy może nim być Turcja. Więc no, zależy jak na tę Rosję spojrzymy. Myślę, że to jest jednak wciąż bardzo ważny gracz. I ale dla wciąż, nas... bo obcina kupony od dawnej chwały, czy znów, bo zaczyna stawać na nogi? Wszystko razem, bo przecież skąd wynika popularność Putina, niezależnie od takich czy innych. Ja byłem czterokrotnie w Rosji w ciągu ostatnich 9 miesięcy z ramienia Rady Europy i spotkałem się z całą czołówką polityków rosyjskich, również wszystkich opozycjonistów, od Ludmiły Aleksiejewy po Kasparowa, prawda? I tak dalej. Byłem na, obserwowałem wybory i do Dumy, i prezydenckie na Kamczatce, zresztą akurat prezydenckie między innymi. Putin jest tak popularny, zwłaszcza poza dużymi miastami, ponieważ on jakby przywrócił wiarę takiego zwykłego Rosjanina
w potęgę państwa i że dlaczego na przykład większość, zdecydowana Rosjan uważa, że postępowanie, które nam się wydaje bardzo kontrowersyjne, mówiąc najłagodniej w stosunku do Chodorkowskiego czy niektórych innych oligarchów, dlaczego są oligarchowie dobrzy i źli, prawda? Źli ci, którzy są w Londynie, gdzie indziej, nie wiem, Bierezowski i tak dalej, a są dobrzy, no bo nareszcie, prawda, to złodziejstwo ukraca z okresu smuty, taki swoisty z fazy Jelcyna. No i poza tym dla nas kluczem jest to, dla Polski, że to jest nasz sąsiad. My straciliśmy jako Polska, dzisiaj już się zapomina młodsze pokolenie, w ciągu 20 milionów lat wszystkich sąsiadów, których mieliśmy. Mieliśmy trzech. NRD, Czechosłowacja, Związek Radziecki. Nie ma już żadnego. Związek Radziecki się rozpadł i mamy na wschodniej granicy czterech sąsiadów. Może nie ma tego czego żałować, natomiast pytanie nie, jest takie. Nie, ja nie mówię tylko... Czy możemy jakoś wykorzystać fakt, że Cyryl przyjechał do Warszawy i tu się w tak dobrej komitywie z szefem polskiego episkopatu pokazał? Czy to jest dla polskich władz i dla polskich polityków jakiś wietrzyk, którym można teraz postawić żagiel i popłynąć? Czy to jest po prostu sierpniowy sezon ogórkowy i dlatego poświęciliśmy temu tyle miejsca? Ja uważam to za bardzo ważne wydarzenie. Sam zresztą byłem w piątek na Zamku Królewskim, gdy nastąpiła uroczystość podpisania. To jest ważne, bo ja nie chcę wchodzić tutaj w analogię i różnicę między tym dokumentem, bo tych różnic jest być może więcej, chociażby dlatego, że to jest wspólne oświadczenie, a nie jednej strony do drugiej, że tu chodzi o wątek ekumeniczny, bo jest z jednej strony są to dwa kościoły chrześcijańskie, ale jeden jest katolicki, a drugi jest przecież prawosławny i tak dalej, że to jest pewne otwarcie na dialog religijny, bo dialog polityczny się toczy od dawna. Zresztą prymas Glemb był w Rosji w 1988 roku. I to jest bardzo ciekawy ten dokument, który zresztą nowocześnie, nie jesteśmy w telewizji, więc go nie mogę pokazać, jest na przykład opublikowany w trzech językach. Polskim, rosyjskim i angielskim. I Cyryl, który jest zresztą pierwszym patriarchą wybranym w kontestowanych wyborach, bo miał dwóch kandydatów. Wprawdzie jeden zrezygnował, Filaret, ale Klemens z Kaługi jakby do końca walczył i było tajne głosowanie. On bywał w Polsce wielokrotnie. On się spotykał z Benedyktem XVI. I zresztą, no nie chcemy tu wchodzić w aspekty religijne, ale dlaczego jestem przekonany, że nastąpi w nieodległym czasie wizyta papieża Benedykta w Moskwie, czego ze względu na oskarżenia, też nie wchodzę w to słuszne czy nie, Kościoła Prawosławnego Rosyjskiego pod adresem Watykanu, że dokonywany jest, jakby trwa prozelityzm, tak, czyli tak, używając języka no, zrozumiałego dla normalnych ludzi, że próbuje się jakby nawracać religijnie wyznawców i że Aleksiej, czyli poprzednik Cyryla, odmówił tworzenia diecezji katolickich właśnie na terenie Rosji. Krótko mówiąc, to jest, dialog się toczy, polityczny i... Ale czy dla nas, jakby politycznie dla Polski, możemy coś z tego skorzystać? Może w wymiarze ekumenicznym to jest jasne, to jest osiągnięcie. Ale ja racja stanu Polska, co na tym może zyskać? To też mogliśmy mówić godzinami. Ja dlatego kończę. Ja uważam od dawna, że Polsce są potrzebne trzy wielkie porozumienia, pojednania i współpraca. Z Niemcami, z Rosją i Ukrainą. Z Niemcami my w zasadzie osiągnęliśmy wszystko. Choć to trzeba kontynuować. Nasz partner polityczny numer jeden, absolutnie numer jeden partner gospodarczy. Z Rosją idzie trudniej, a być może najtrudniej jest z Ukrainą. Czyli to jest ważne, bo sztuka polityki, myślę, że to może być dobra puenta, nie polega na tym, żeby mieć świetne stosunki z państwami dalekimi od nas. Bo to zawsze każde państwo, z Argentyną, Brazylią, Stany są bardzo ważne, ale z sąsiadami, prawda? Z sąsiadami, bo z sąsiadami obiektywnie ma się rozmaite sprzeczności. Więc myślę, że to jest drugi krok. Pierwszy był techniczny, otwarcie obwodu kaliningradzkiego po raz pierwszy. Na dwa ważne województwa, że można będzie bez wiz za $20 mieć zaświadczenie na 2 lata z dwóch stron. I to jest, a to drugie dopiero ocenimy. I myślę, że po kilku latach będzie to ocena taka, że czy coś jest historyczne, czy przełomowe, tylko można to właśnie wartościować, co nic z perspektywy. Mam nadzieję, że za parę lat, jak Bóg pozwoli, i pan, i ja zasiądziemy tutaj przy tym stole i będziemy oceniać, czy rzeczywiście okazało się to być historyczne porozumienie. Ja to byłem Jan Wróbel, a pan to był Tadeusz Iwiński, wiceszef Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu. To są kontrowersyjne tezy dla lewicy, prawda? To tak. Też, bo to są oba konserwatywne episkopaty. Nie mamy czasu, żeby o tym mówić. No nie ma jeszcze lewicowego episkopatu w Polsce, ale może za te parę lat, jak się spotkamy, wszystko się zmieni. Lewicowe były episkopaty w Ameryce Łacińskiej, gdzie nigdzie się utrzymują. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.